Dzień dobry, wieczór, Azeroth. Witam wszystkich w nowym odcinku Samael Channel News. Właśnie dzisiaj porozmawiamy o magii i to potężnego kalibru. Pamiętacie, jak mówiliśmy o strażnikach Gillisfall? Przyszedł czas na kogoś niesamowicie silnego. Strażnik, a raczej strażniczka Egwin. Także usiądźcie wygodnie, zaczynamy. Zanim jednak zaczniemy, parę słów o sponsorze kanału Eneba. Jest to świetne miejsce, gdzie znajdziesz gry na praktycznie każdą platformę. Sklep Eneba posiada już ponad 20 tysięcy pozycji do wyboru. Częste zniżki i promocje sprawiają, że zawsze możesz znaleźć tu coś dla siebie. Fani World of Warcraft znajdą tu prepaid, czas gry, jak i dodatek Dragonflight oraz karty podarunkowe, jeśli chcielibyście komuś zrobić przyjemny prezent. Eneba to marka, którą mogę w 100% polecić. Sugeruję to też doskonała ocena na Trustpilot. Jeśli nie pamiętacie lub nie oglądaliście odcinka pod tytułem Pierwszy Strażnik, to zalecałbym nadrobić zaległości, ponieważ bardzo pomoże Wam odnaleźć się to w dzisiejszej historii. Klikajcie w prawy górny róg ekranu. Wcześniej powiedzieliśmy sobie o genezie Rady Styrisfall, o demonicznym zagrożeniu w samym sercu Dalaranu i o tym, jak w zasadzie to miasto wzniosło się na wyżyny ekonomiczne oraz magiczne, bo było to ściśle ze sobą powiązane. Wtedy to właśnie Rada Styrisfall święciła swoje triumfy. Było czasem ciężko, jasne, lecz po wydarzeniach z Nathrezimem Katra na Tirem Rada mogła bez większych problemów bronić Dalaranu oraz północnego Eastern Kingdoms przed infiltracją i agresją demonów. Życie toczyło się dalej. Mijały lata, setki lat. Tradycja mówiąca o tym, że strażnik władający pożyczoną mocą innych magów oddawał ją dokładnie co 100 lat, trwała w najlepsze. Ale w pewnym momencie miało się to zmienić. Nic przecież nie trwa wiecznie, prawda? Tradycja ta miała zamiar się zatrzymać wraz z jednym z ostatnich strażników, Skavel. Był on magiem wybitnym i swoją rolę strażnika dzierżył w okresie ponad 800 lat przed pierwszym mrocznym portalem. Jak pewnie zauważyliście, zbliżamy się nieubłaganie do momentu przełomowego w dziejach lore Warcrafta, ponieważ nie bez powodu kroniki oraz ogólne lore dzielą chronologicznie wydarzenia w momentach szczególnych katastrof bądź wydarzeń. Pierwszy portal to taki rok zero, coś jak u nas wieki przed Chrystusem oraz wieki naszej ery, BC oraz AD, przed naszą erą i naszej ery. Wróćmy do Skavela. Jego 100 lat w służbie właśnie mijało, ale Rada Tirisfal miała problem. Nie mogła znaleźć następcy na jego miejsce, on sam też nie. Bo trzeba zaznaczyć, to aktualny strażnik miał bardzo duży głos w wyborze nowej osoby. Jak już wiemy, strażnicy musieli wykazywać zasady moralne, być heroicznymi i w 100% zaufanymi Rady, ale ponad wszystko musieli wykazywać niesamowity talent magiczny, więc wybór ten, przyznacie, no nie był łatwy. Rada postanowiła, że bez następcy Skavel musi przełamać tradycję i kontynuować dalej swoją rolę mimo upływu 100 lat. Magus z oporem, ale jednak przystał na tę propozycję. Tak jak wspominałem, 100 lat służby strażnika to tylko tradycja, nie pisane prawo. Miały kolejne lata, a w tym okresie Skavel znalazł paru potencjalnych kandydatów na jego miejsce. Spośród nich wyróżniał się jeden, a w zasadzie jedna, Egwin. Kobieta brylowała w różnych aspektach oraz testach Skavela i każdy musiał przyznać, że nikt nie potrafił jej dorównać. Niedługo później Rada Tirisfal przyznała jej honor strażnika z błogosławieństwem Skavela i Egwin natychmiast rozpoczęła to, co do niej należało – niszczenie sił ciemności, Void oraz Fel. W następnych latach panowania Egwin tylko rosła w siłę, jak i doświadczenie, ale było jedno ale. Swoją upartością i trudnym charakterem sprawiła, że stała się drzazgą w oku Rady Tirisfal. Nie dogadywała się z nimi, stawiała na swoim i podważała ich autorytet raz po raz. Z czasem zaczęła ignorować Rady i sugestie, nawet polecenia i rozkazy Rady. Jednak magowie z jej kręgu nie odważyli się stawać jej na drodze. Wiedzieli, że mają do czynienia z kimś niesamowicie uzdolnionym magicznie, z ewenementem na skalę 1 na milion lub nawet więcej. Egwin była urodzona, by władać magią i każdy starszy czarodziej od razu to wyczuwał na odległość. Nie było wątpliwości, że wykonuje swoją pracę lepiej niż dobrze. To dlatego pozwolono sobie na pobłażliwość wobec niej. I tak kończył się cały wiek. 100 lat pod przewodnictwem Egwin miało dobiec z końca. Właśnie wtedy wyczuła ona coś mrocznego, coś na odludnym Northrend. Oczywiście mając na uwadze fakt, że Arthas urodzi się dopiero 819 lat później, nie ma mowy o Lich Kingu. Wtedy na mroźnym kontynencie panował niebieski szczep smoków oraz natywne istoty jak na przykład Manatauri. Jednak ta mroczna obecność była czymś innym, kimś innym. Była to grupka demonów, która wysysała energię Arcane z niebieskiego szczepu smoków, po prostu się nią żywiąc.
Niebieski Szczep, choć potężny, miał problem ze sługami Legionu. Egwene natychmiast wyruszyła do Wyrmer's Temple, świętego miejsca smoków i aspektów. Tam chciała skontaktować się z tymi majestatycznymi istotami, samymi aspektami. Alexstrasza, liderka aspektów, zgodziła się na walkę z Legionem. Na zasadzkę wybrali niecodzienne miejsce, truchło i szkielet samego Galakronta. Smoka Behemota, który został pokonany tysiące lat wcześniej przez te same aspekty. Kiedyś proto-smoki. Demony wpadły w zasadzkę wymyśloną przez Egwene. Kiedy zamieć szalała w pobliżu, strażniczka oraz skrzydlaci sojusznicy otoczyli miniony Legionu. Lecz ani sama Egwene, ani aspekty nie przewidzieli, co stanie się później. Niebo pociemniało, zasłoniło się nienaturalnie. Groza spadła na Northrend. W tym momencie sojusznicy zobaczyli coś, co przeraziło ich na wskroś. Z tych ciemności, która wyglądała, jakby miała ich zaraz połknąć, wyłoniła się tytaniczna forma samego Sargerasa. Jego awatar zmaterializował się przed ich obliczami i na chwilę czas jakby się zatrzymał. Mimo że była to tylko projekcja wielkiego Sargerasa, byłego tytana oraz przewodnika samego Legionu, to i tak Egwene poczuła drżenie ogromnej mocy. Coś, czego nigdy wcześniej nie spotkała, była to magia Fel. Tak potężna, że prawie zatruwała umysły i wprowadzała je w chaos i zamęt. I to właśnie na niej skupiła się cała uwaga upadłego tytana. Sargeras wypuścił całą swoją moc prosto na postać strażniczki. Ta jednak była skupiona i gotowa. Wezwała moc Arcane, zaczęła się magiczna bitwa i pokaz mocy. Egwene wiedziała, że będzie to jej najcięższa bitwa w życiu i musi być przytomna i gotowa nie na 100%, ale na 200% swoich możliwości. Teraz albo nigdy. Życie albo śmierć. I strażniczka wiedziała, że nie chodzi tylko o nią. W grę mogło wchodzić całe Northrend, a później już tylko gorzej. Nawet cała planeta. Była to symboliczna walka. Największa strażniczka, najsilniejszy tytan, walczący w cieniu największego smoka, jaki kiedykolwiek żył na Azeroth, czyli Galakronta. Wyobraźcie sobie więc skalę tej walki. Było to istne starcie gigantów. Egwene oraz Sargeras załamywali wręcz niebo. Wściekłe pokłady mocy syczały, splatały się, zderzały i walczyły między sobą aspekt Arcane oraz Fel. Powodował huk słyszalny na całej wyspie. Całe Northrend też pokryło się chmurami i wyładowaniami magii. Spektakl ten był jedyny w swojej wielkości i epickości. Nawet aspekty musiały odsunąć się na bok, przyglądając się statycznie. I wtedy stała się rzecz niespotykana. Egwene jednym potężnym przyzwaniem magii Arcane powaliła Sargerasa na kolana, a przynajmniej na to wyglądało. Sargeras bowiem ostatkiem sił transferował swoją małą cząstkę mocy do wyczerpanego ciała Egwene, które nie było zdolne się obronić. Nieświadoma niczego strażniczka myślała, że zwyciężyła ostatecznie. Nie miała pojęcia o mrocznej obecności w jej ciele. Zebrała szczątki awatara Sargerasa i stworzyła pieczęć, która zabezpieczyła moc Sargerasa przed śmiertelnikami. Teraz wystarczyło tylko ukryć zapieczętowane szczątki spaczonego tytana. Egwene długo myślała, gdzie będzie najlepsze i najmniej dostępne miejsce. Padło na starożytne elfie miasto Suramar. Miasto, które w większości przecież już wtedy, po wydarzeniach z The Great Sundering, czyli wielkim rozdarciu kontynentu i potopie, znajdowało się pod wodą. Pomyślała, że grobowiec ze szczątkami Sargerasa będzie tam najbezpieczniejszym miejscem, ponieważ podczas wojny starożytnych High Elfy już wtedy dodatkowo zabezpieczyli pewne tereny miasta przed energią Fel, co właśnie wyczuła Egwene. Zrobiła to w nadziei, że żadna istota nie odnajdzie mrocznego sekretu na dnie morza. Jak wiemy, setki lat później pewien ork dowie się o jego istnieniu, ale nie uprzedzajmy jeszcze faktów. Po bitwie, ale nie od razu, musiało minąć kilkadziesiąt lat, Sargeras zaczął być naprawdę aktywny w umyśle Egwene. Spowodował on powolną izolację potężnej czarodziejki. Stopniowo Egwene zaczęła oddalać się od przyjaciół, bliskich oraz samej Rady Tirisfal. Zaczęła sądzić, że Rada potajemnie zaczyna wpływać na ówczesne ludzkie królestwa. Jeśli zrzeknie się tytułu strażnika, wybiorą po prostu pionka, który zajmie jej miejsce i będzie wykonywał odgórne polecenia magów z Rady. Postanowiła, że przedłuży swoją straż o następne 100 lat. Użyła też swojej mocy, by przedłużyć swoje życie, które i tak było już nienaturalnie przeciągnięte. Rada zgodziła się. W zasadzie to nie miała dużego wyjścia. Musicie wiedzieć, że po takim wyczynie Egwene noszono praktycznie w lektyce. Respektowanie i najwyżsi magokraci w Dalaran znali jej potęgę, a adepci sztuk magicznych wieszali obrazy w swoich pokojach z jej podobizną. Jej magia była już legendarna. To dlatego Rada nie miała wyboru. Po pierwsze z powodu potęgi i dokonań Egwene,
po drugie z powodu jej popularności. To właśnie w swoim drugim wieku swojego życia paranoja Egwene, spowodowana mroczną magią Sargerasa, coraz bardziej dawała się we znaki. Nie ufała już praktycznie nikomu i to w drugim stuleciu też coraz częściej odwiedzała swoją nową siedzibę w Deadwind Pass. Wieżę Karazhan, którą wybudowała na bazie magii. Sławna w grze wieża Karazhan, w której robimy rajdy oraz piątki, wzięła swój początek właśnie od Egwene. Lecz wtedy otoczenie nie było tak złowieszcze i mroczne jak w tej chwili. Potężna czarodziejka nie wybrała też miejsca na budowę Karazhan bez przyczyny. Jak wiecie z poprzednich odcinków, na Azeroth znajdowały się potężne linie geomantyczne. Innymi słowy, żyły magii przechodzące przez całe Azeroth, a właśnie Deadwind Pass był miejscem, gdzie linie te przecinały się, tworząc istny syfon magii Arcane, z której Egwene w razie potrzeby korzystała. Jednak lata mijały, a Rada stawała się coraz bardziej niecierpliwa. Jej skład też się zmieniał. Starzy członkowie, którzy mianowali Egwene, zaczęli umierać ze starości. Minęło przecież ponad 150 lat od momentu jej zaprzysiężenia na strażnika. Nowi członkowie Rady, mający polityczne plecy ludzkich królestw, coraz bardziej naciskali też, żeby Egwene zrzekła się dobrowolnie swojej mocy. W przeciwnym wypadku poniesie konsekwencje. Lekceważąca pozycja czarodziejki wobec Rady zmieniła się teraz na wrogą. Debatowano nawet wyniesienie kolejnego strażnika i danie mu mocy, lecz obawiano się konsekwencji. Bano się, że gdy takie moce zderzą się w walce, skutki mogą być katastrofalne. Zdecydowano powołać się na łowców Tirisgard, magów uzbrojonych w relikwie i oręż zdolny zmniejszać moc strażniczki. Był jeden problem. Nikt nie miał pojęcia, gdzie znajdowała się sama Egwene, która już bardzo rzadko odwiedzała magiczne miasto Dalaran. Po jakimś czasie Tirisgard odnieśli sukces. Znaleźli ukrytą wieżę Karazhan. Gdy jej kryjówka została zdemaskowana, Egwene zdecydowała się odejść na wieki do miejsca, które już dobrze znacie z tej opowieści. Zbudowała twierdzę, tak zwane Sanktuarium Strażnika, w ruinach miasta Suramar, głęboko w morskich głębinach. Jej historia jeszcze się nie kończy, wręcz przeciwnie, stanie się coś naprawdę nieprzewidywalnego, coś, o czym Egwene z całą swoją mocą nie będzie miała pojęcia. Musicie niestety poczekać na jej dalszą historię do następnego odcinka. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że historia o Egwene Wam się podobała. Jak powiedziałem, to nie koniec i na pewno wrócimy do niej w najbliższych odcinkach. Dajcie lajka, subskrybujcie kanał i do usłyszenia w kolejnym odcinku Samael Channel News.